By the way, nie mam czasu. Nie powinnam tego nagrywać, tylko powinnam się zbierać do wyjścia, bo powinnam wyjść za 5 minut tak naprawdę, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Kochani, dzisiaj biorę was ze sobą na dziarę. Idę to zrobić u Filipa, idę do niego po prostu bezpośrednio po pracy, także będę troszeczkę zmęczona, ale nikt by się tym nie przejmował. Próbowałam sobie dzisiaj zrobić piegi, wyglądam jak debil. Na szczęście tego za bardzo nie widać, po prostu wyglądam jakbym była brudna. Wczoraj w ogóle wieczorem nagrywałam grupę wsparcia, szczerze nie wiem czy ja będę w stanie cokolwiek zmontować tego, z tego względu, że ja wczoraj pieprzyłam takie głupoty, bo już byłam taka zmęczona, że sama w ogóle nie wiedziałam, czy się... Miałam jedno zdanie, później w kolejnym zdaniu sama sobie zaprzeczałam. Jakby mój mózg wczoraj nie współpracował ze mną, zresztą jak przez większość mojego życia. Fajnie, że wywiesiłam pranie, które ubrałam. Tak jak wam już wcześniej wspomniałam, idę na dziarę do Filipa. Dobra, szybkie zamknięcie mordy. Nie no, ja dzisiaj po prostu nie mogę sama siebie słuchać. Helikopter, helikopter! Teraz wychodzę z pracy i idę do Filipa. By the way, w sumie Filip pracuje w studiu, dziara w studiu bardzo blisko mojej pracy, więc to jest bardzo duży plus. I tak w ogóle siedziałam dzisiaj w pracy i zaczęłam przekminiać to, że troszeczkę śmieszne jest to i muszę to powiedzieć w ogóle, jak będę tam, bo zapomniałam o tym kompletnie. Cały mój rękaw, w sensie wiadomo, nie cały, ale po części to jest cover tatuażu, który robił Filip. O, Filip mi zaczął robić ogólnie dziarę na tej łapie, która nie była jakaś mega tragiczna ani nic w tym stylu. Pierwsze, później nie mieliśmy kontaktu, więc no raczej nie będę do niego pisać, żeby mi skończył dziarę. A po drugie później stwierdziłam, że no nie wplotę to zbytnio w Japonię i nie do końca jest to jednak coś, co mi się podoba, więc... Więc Filip kończy cover tatuażu swojego. Mam nadzieję, że szybko nam zejdzie, bo ja jestem nie do życia, w sensie spać mi się chce strasznie. Zjadłam sobie. Także mam nadzieję, że będzie lepiej. Obrobiłam grupę wsparcia i ją wrzucam. Idziemy się dziarać! Dziarać się idziemy! Jesteś aparat, czy ty jesteś jakiś niepełny rozumu? Niepełny rozumu. Witamy tutaj Filip dziara. Paulina przyjechała do nas. Przywiozła nam precle. To takie i dobre. I karmię ich teraz. Dokarmiam. Myślałam, że będzie bardziej bolało. On się chyba w miarę stara, żeby nie bolało. Uważaj, bo zaraz się dowiedziecie. Co? Ty mnie znasz? W życiu byś takiej rzeczy nie zrobił. Żeby mnie bolało, czy żeby mnie nie bolało? Żeby cię nie bolało. Nie bolało. Wychalasz sobie to dzisiaj. Jestem zmęczona. Cały dzień mam w pracy, tak? O Jezu, siedziałam na stołku, wykonałam 3 połączenia, napisałam na 3 maile. Jestem wykończona. Jeżeli chcecie się umówić do najbardziej bezczelnego i niemiłego tatuatora w Krakowie, zapraszamy do Filipa. Filip, chcesz coś mądrego dodać jako tatuator, jako artysta? Daj mi pracę. Ale bądź miły dla ludzi, którzy tu będą oglądać. No, nie mogę miła, witam was, proszę bardzo, proszę też. Jesteś dumny z siebie? Masz. Ile jeszcze tutaj zostało? O, tutaj dołożę, no dopiero uczaliśmy. Tyk, 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 tyk. A pięcimy. Nie mamy gąbeczki. Wy jesteście psychopatami, jak nie macie czegoś takiego do rozluźnienia. To i ja rozluźniam atmosferę. Jak się czujesz? Co to jest jakaś pozycja gimnastyczna, żeby grać bardzo? Filip, ja się modlę, żeby ci nie rzekł z kurwa w twarz. No co ty o? Nie dotykaj jej. Jak? Ja się to przemyk, nie widzę. Ale delikatnie. Leciutko, no patrz, no leciutko. Nie możesz inaczej, bo muszę to zobaczyć. Muszę to zrobić na karę, jak chcesz. Nie, ja tego więcej nie będę robić, nie ma takiej możliwości. Nie rygoj, nie zwracaj towaru. Ja nie wiem, jak ludzie sobie trochę kurwa dziarają. Ja najlepszy dzień mojego życia. Kilka pytań do osoby torturującej. W skali od 1 do 10, jak orzeźwiająca jest to myśl, że możesz ją... Torturować, tak? No. Rozumiem, że ją to boli. Akceptuję ten stan rzeczy. Bardzo jej współczuję oczywiście.
ty możesz chociaż udawać, że ci jest żal. Nie. Jaki to ból? Nieprzyjemny. No jakby naprawdę myślałam, że łokieć albo tutaj załamanie w ręce będzie gorsze. Załamanie to ja mam jak słucham. No proszę cię. Ja mam dzisiaj dzień dziecka. Dzień dziecka dla dzieci jest 1 czerwca, a dla mnie przypadł dzień dziecka. Jesteś wytrwała, Ilia. Wiem. Najbliżej fakty. Słuchajcie, co myślicie o sytuacji geopolitycznej w Polsce? Czy faktycznie Rosja ma takie średniorocznie plany, żeby zaatakować nasz kraj? Zamknij mordę! Oj, teraz najlepsze. Przemywamy! Nie. Oj, dzwonimy do mamy. Płaczemy. Czemu ona ma żółtą plaję? Bo się nie myje. Mam żółtą plaję. Co ty robisz? No przecież mnie to boli, Filip. Aha, co robię? Można przeklinać. To jest w ogóle bardzo, bardzo na pewno niepewnie zachowane, wiesz? Rozumiem, że boli. Powinieneś kurczę dla... Nie, Filip, tutaj kurwa nie są. Pomyśl, że jeżeli teraz nie skończysz, to będziesz musiała kolejny raz to przeżywać. Kolejna osoba ze stopami na ścianie, żeby zielone będą malowane. Ja poproszę, żeby... Kurwa, ona jedzie! Ona jedzie na rowerze! Łaaa! Debilu! Co zrobiłam? Gryzła mnie tymi pazurami. Ogryzła mnie pazurami. Ja poproszę od razu te wszystkie nagrania do mnie na e-maila, na obrobie i ja będę miał fantastycznie tutaj. Wow! Jak widać, pacjent bardzo dobrze znosi sesję, szczególnie w tym miejscu. Oh yeah! Fajnie. Tak jest. Proszę zapamiętać ten dzień. Dobrze, że masz tą kamerę. Naprawdę bardzo dobrze, że masz tą kamerę. Zawsze zwyczaj tylko słownie jestem w stanie doprowadzić do takiego stanu. Pierwszy raz jest to fizycznie. Nie ukrywam, że duża jest też z tego radość. O, że mi dobrze. Dobrze, no mi dobrze. Ała, kurwa mać. Możesz powtórzyć to, możesz raz. W tym miejscu to było? Filip, zamknij ryj, błagam cię. Nie, proszę mnie. Realnie. Pytam. Miód na moje uszy. Słuchaj mnie! Jak długo jeszcze będziemy to robić? Ja się pytam na poważnie. Filip, proszę! Jak sądzę, to ci powiem. Proszę mnie. Ale to było? Jezus, co to będzie? Dobra, nakręcamy się jak helikopter. Kończycie, nie? Dopiero zaczynając. Ja nawet tego nie będę kurwa komentować. Zaczęłaś coś mówić, kochani. Ja już nawet nie wiem, czy ja chciałam powiedzieć. Bo mam... Która jest godzina? A, no tak, polska walia dzisiaj. No jak nie, to już my pierdalamy zaraz. Albo zmuszamy to na telewizorze. Bez serca, bez szacunku. Nie. Ale to ciężko mieć szacunek. Słucham? To było śmieszne. Co? Mam do ciebie szacunek, Julia. Ty dajesz mi dzisiaj kurwa taki wycisk, że nie. Ja wiem, że nie tylko ja się na ten wycisk daję, nie? Ale ładne. Jeśli coś wybiło, no to im napisz, ale nie powinna. Raczej tylko, że no to jest przepierdolona skóra. Nie? Idziesz zobaczyć? Chciałabym się zmieniać tego tak serio teraz, bo ja wiem, żebyś mnie nie chciała, ale chodzi mi o to, żebyś czuła, że byłoś ciemniej, no to żeby się zmienić. No pytanie... Bo to będzie ciemniejsze ogólnie. To jest zaraz jest spokojnie, to jakby tego w ogóle nie widzisz, nie? Ty dokończył zajebisty cover swojej dziary. Spotykamy się 2,5 roku później. Filip kończy cover swojej dziary. 3 lata później.